Kilka dni temu oficjalnie cała Unia Europejska dostała dostęp do aplikacji Tric. No i czym tak naprawdę jest ta aplikacja, o której no, zaczęło być niedawno głośno? Co ona zmieni? Jak się tam znaleźć i jak się po niej poruszać? O tym będzie w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam. No i na początek pierwsze pytanie: czy ludzie potrzebują kolejnego medium społecznościowego? No i drugie pytanie: czy Tric, który niedawno zagościł, no, nie podzieli na przykład takiego medium jak Clubhouse, o którym też na początku było głośno, a teraz jakby już słuch troszkę po nim zaginął. Jednak tutaj sądzę, że ta platforma ma większą szansę przetrwania, przynajmniej na początku, ponieważ jest robiona na barkach Instagrama. Więc tak naprawdę nie zaczynamy od zera na tej platformie, a właściwie po instalacji, całą naszą jakby aktywność, jeśli chodzi o. Osoby, które obserwowaliśmy, albo osoby, które nas obserwowały, to wszystko można przenieść właśnie na Tritz. Więc niech Was nie zdziwi, jeśli teraz zainstalujecie sobie i zobaczycie, że wasi znajomi mają już po kilka tysięcy obserwujących. Po prostu wygląda to tak, że jeśli kolejna osoba, która dołączy do Tritz, może obserwować te osoby, które obserwowała na Instagramie. No i z uwagi na to, że moje główne. Medium społecznościowe to jest akurat YouTube. Mam aktualnie po wczorajszej instalacji trzech obserwujących, których serdecznie pozdrawiam, ponieważ na Instagramie mam tylko 300 e, osób, które no, mnie obserwują. Bardziej traktuję te dodatkowe media społecznościowe jako możliwość kontaktu z widzami, tak? bo często tam również otrzymuję od Was wiadomości. No ale też w drugą stronę zastanawiająca jest jedna rzecz, że osoby, które mają na Instagramie nawet po kilkaset tysięcy obserwujących, to na triz mają kilka tysięcy na przykład tylko. Rodzi się więc pytanie, jak ci obserwatorzy na tym Instagramie wcześniej byli zdobywani. Ale przejdźmy teraz do kwestii tych technicznych, czyli ogólnie jak się po tej platformie poruszać. Jeśli chodzi o takie właśnie kwestie techniczne, to jak się w ogóle tam znaleźć? A więc jeśli będziecie na swoim Instagramie, to w prawym górnym rogu rozwińcie sobie menu i tutaj macie, właśnie jako drugą opcję do wyboru, tric. No, aplikację musicie najpierw sobie zainstalować. Ja już to wcześniej zrobiłem. Więc jeśli pobierzecie sobie już ze swojego sklepu i ją odpalicie, to będziecie mieli w opcjach do wyboru, czy chcecie waszych tych y, ludzi obserwujących też również obserwować tutaj na tric, jeśli są dostępni. No i to, co jest głównym rdzeniem tego y, portalu czy tego medium społecznościowego. To wątki, tak? Działa to troszkę na zasadzie jak na Twitterze, czyli na wstępie wyświetlają nam się wątki, które polecane są dla nas. To poleca nam algorytm standardowo. Natomiast możemy też wybrać tylko te wątki osób, które my obserwujemy. Głównie ta aplikacja opiera się troszkę o tekst, według mnie. Natomiast jest oczywiście możliwość dodawania zdjęć. Dodawania filmów nie dłuższych niż 5 minut. Sam tekst jednego wątku może mieć 500 znaków ze spacjami, no ale to co jest fajne, to możecie dodać również notatkę głosową, która automatycznie przemieni się na tekst i będzie możliwa dla, do odsłuchania, jak i również do przeczytania, co jest bardzo fajnym dodatkiem według mnie. No i tak jak Wam wspomniałem, w górnym menu możemy sobie przeklikiwać, czy to. Co jest dla nas polecane, czy kogo my obserwujemy, możemy właśnie w łatwy sposób kontrolować ten cały feed. No i od razu mówię, jak pewnie zauważycie, to to, co jest fajnego, w sumie na początek, w tej aplikacji, a w ogóle w mediach społecznościowych, to jak na razie tutaj nie ma w ogóle reklam, więc to jest. Czyste, świeże medium społecznościowe. Na razie po prostu pewnie zbierane są dane w myśl zasady. Jeśli ty za coś nie płacisz, to pewnie jesteś produktem. Na razie tego nie uświadczymy. I tak samo jak były kiedyś początki Facebooka, tam też nie było reklam, zasięgi były większe, czy podobnie z TikTokiem, tak? Bo zanim ten serwis zaczął się utrzymywać, no to grono jednak ludzi musiało się zebrać, żeby to paliwo jakby dalej było zasilane żeby ktoś te reklamy później mógł oglądać, tak? No i według mnie, jeśli są osoby, które chciałyby zacząć z tym medium społecznościowym, to to jest idealny moment, ponieważ tak jak było to na TikToku, na Instagramie, no kto pierwszy, ten lepszy, tak? Można już od razu zacząć królować na tej platformie. No i skorzystać z tego, że na pewno będą większe zasięgi. No i widać faktycznie wiele osób już zaczyna zbierać zasięgi. To co zauważycie, jest wiele osób, które wypisują, pewnie gdzieś to przeczytały, że aby zadziałał algorytm, który poleca ci odpowiednie treści albo miał przyciągać. Ludzi o podobnych treściach No to w słowach kluczowych należy napisać To czym się zajmujemy Albo to co nas interesuje No i jeśli prze, przelecicie sobie tak szybko Przez wszystkie wątki To co piąty post może jest Informacją o tym jak ludzie gadają Do algorytmów Czyli robi się już taki od razu łańcuszek Nie wiem na ile jest w tym prawdy No natomiast troszkę to śmiesznie wygląda eee, Zamiast faktycznie Ludzie dzieli się swoimi przemyśleniami Czy wartościowymi treściami to gadają z algorytmami, tak? No ale, ale mam rozumieć, że są to początki tej platformy, więc ludzie wszystkiego się uczą. Czyli taki troszkę owczy pen. Ktoś tu coś zauważył, to ktoś inny z tego zaczyna yy, korzystać, tak? No ale jak to będzie, to się okaże, bo ponoć ludzie mają tu być bardziej autentyczni. Ma to, ma to być medium, które ma bardziej skupiać. Twoje przemyślenia, y, społeczność wokół ciebie, jakieś luźne y, twoje myśli, no ale jak będzie, no to się okaże w najbliższych miesiącach. No ale przejdźmy do tego dalej: jak się poruszać tutaj y, po tej platformie, bo tutaj mamy na przykład swój profil, więc to co wy napiszecie, no to standardowo tutaj e, są wasze opublikowane treści, no i są wątki, tak, czyli to co wy napiszecie w odpowiedzi, jakieś repostowane materiały, no i. Jeśli chcemy stworzyć jakiś nowy wątek, czyli po prostu napisać posta, tak? Na tym tric, no to możemy na przykład zrobić to na kilka sposobów. To znaczy, mamy kilka opcji, bo możemy dodać zdjęcie, dodać film, tak? Do 5 minut, albo na przykład, to co jest fajne, właśnie spróbować nagrać notatkę głosową. Jak widzicie, od razu, co jest fajne, ta notatka głosowa jest konwertowana od razu na tekst, tak? I ten, powiem wam, algorytm z tłumaczeniem radzi sobie całkiem nieźle. Tak jak wam wspomniałem wcześniej, ta notatka jest możliwa do odsłuchania albo do przeczytania, czyli dla leniwych i dyktujących i dla leniwych nieczytających, no są tutaj dwie opcje. No i powiem wam, że działa to nawet sprawnie. No i oprócz tego możemy tworzyć nawet ankiety, tak? Takie bezpośrednie tutaj jako e, ten wątek. No i to Czego nie było na Instagramie, a co wydaje mi się jest bardzo fajne, to można umieszczać klikalne linki, tak? Bo w komentarzach na Instagramie, na przykład, czy pod postami, no takiej możliwości nie było. A tutaj, oprócz tego, że możecie sobie jeden link u góry w swoim profilu wrzucić, to dodatkowo linki normalnie w postach są bez problemu akceptowane. No i dalej możemy zobaczyć, kto nas tam zaobserwował, próbował zaobserwować. Najczęściej jest tak, że. Osoba, która właśnie zainstaluje sobie tą aplikację, a wcześniej yy, my ją obserwowaliśmy na Instagramie, no to od razu zostajemy jej obserwującym, obserwatorem, tak? Jeśli taką opcję wybraliśmy. Tu są osoby, oczywiście, które nas obserwują, odpowiedzi, zmianki, cytaty, ponowne udostępnienia wraz z rozwojem tej platformy, jak będziecie korzystać, to tu się wam będą pojawiać treści. No i jeśli chcemy na przykład wyszukać, czy to profil, czy. Jakąś, jakiś wątek ciekawy, no to tutaj yy, po pierwsze damy: Wyszukaj, to pokazują nam się od razu polecane profile. Pewnie właśnie na zasadzie naszych zainteresowań lub tego, co opisaliśmy u nas, albo może yy, jakieś algorytmy Instagramowe tutaj też zadziałały, bo jak widać tutaj, treści takie około biznesowe w moim przypadku. No natomiast możemy wpisać też, tak? Wyszukać jakiś wątek, no i dajmy na to: wpiszmy. Allegro, tak? No tutaj chyba samego Allegro jeszcze nie ma na tym portalu. No natomiast większość wychodzi, o wychodzą moje nawet wątki, moje informacje między innymi. No ale pojawiam się wątki, jeśli ktoś użył na przykład słowa Allegro, tak? No i tak to mniej więcej jest z tym wyszukiwaniem. No i co do edycji profilu Podobnie jak na Instagramie możemy opisać swoje bio, swój profil. Oczywiście wkleić link klikalny, czy to do jakiegoś link tree, czy bezpośrednio na swoją stronę, który będzie wyświetlany pod naszym profilem. I tu nie ma tak jak na przykład na TikToku, że trzeba mieć tysiąc obserwujących, tylko że takie linki już są od razu widoczne. No i według mnie jest to faktycznie taki klon Instagrama, ale z opcjami Twittera których jakby może brakowało na Instagramie. Z tego co widzę, te wątki też pojawiają się na Instagramie, tak? Zaczynają się pojawiać, jeśli poskrolujecie sobie. E, kilka już takich widziałem, e, więc można sobie na ten trick pokręcić. Przeklikać, no i pozostaje właśnie to jedno pytanie, czy ta aplikacja zdoła się utrzymać na rynku, tak? To oczywiście pokażą najbliższe miesiące. Natomiast dodam, że ona pojawiła się pół roku temu, w lipcu, w połowie lipca, w Stanach Zjednoczonych, więc my jako Europa dołączyliśmy po prostu do Kolejnych osób, które już tam tak naprawdę są. No ale jaka będzie przyszłość, to już dowiemy się w zależności od tego, jak ludzie będą z tego korzystać, jak się echo rozniesie, czy faktycznie będą to przemyślenia, jakieś głębokie wątki, czy portal pójdzie w zupełnie innym kierunku. A jeżeli tutaj no, ludzie mają być bardziej autentyczni, na tym medium społecznościowym, czyli pokazać swoje wnętrze. No to w takim razie zastanawiamy jedno, jacy byli na poprzednich mediach społecznościowych, skoro tutaj mają być już autentyczni. Dzięki, że byliście ze mną i jak zwykle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.